Katarzyna Kurek, witam w środę 29 stycznia i zapraszam na Telefakty, a w serwisie informacyjnym między innymi. Czy Ostrowiec będzie miał obwodnicę? Że jest teraz właśnie dobry czas, żeby generalna dyrekcja podjęła decyzję i ten przetarg wyłoniła wykonawcę i rozpoczęła pracę na budowie. Budżet Ćmielowa przyjęty jednogłośnie. To będzie budżet zrównoważony, oparty na wszystkich kierunkach działania, czyli w oparciu o kulturę, o oświatę. O Hawajach w środku zimy. Podróżując poznajemy nie tylko kultury, ale poznajemy samego siebie, bo przeglądamy się zwyczajnie w różnych lustrach, które te kultury nam proponują. O potrzebie budowy 5. odcinka ulicy Zagłoby nikogo przekonywać nie trzeba, a wciąż odciągane terminy realizacji zadania budzą szereg emocji. Radni miejscy postanowili oficjalnie i dyplomatycznie zaapelować do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji, na którą od lat czekają mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego, powiatu ostrowieckiego, gmin ościennych. Chodzi o budowę 5. odcinka tzw. małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego, czyli 5. etapu ulicy Zagłoby. Radni miejscy chcą przyspieszenia procedury postępowania na realizację tego zadania. Przedstawiono radnym apel, z jakim Rada Miasta planuje zwrócić się do dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Dokończenie małej obwodnicy to inwestycja strategiczna dla naszego miasta z kilku zasadniczych powodów. Jej budowa znacząco poprawi jakość życia mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Aktualnie miejskimi odcinkami DK9 przemieszcza się 23 tysiące pojazdów na dobę, co wpływa na znaczącą uciążliwość, z którą od lat muszą się zmagać mieszkańcy południowo-wschodniej części miasta. Zakończenie budowy tzw. małej obwodnicy pozwoli na zmianę przebiegu kierunkowego drogi krajowej nr 9 na terenie miasta, oddzielając tym samym ruch lokalny od tranzytu. O problemie na drogach pojawiającym się w południowo-wschodniej części miasta mówi się od dawna. Ciągłe narzekania mieszkańców na temat natężonego ruchu samochodów, które wyjeżdżają z Telsy, stąd też niezmiernie ważnym jest wybudowanie tego odcinka drogi, który by niejako omijał ulicę Zygmuntówkę i Sandomierską i po prostu pozwolił ludziom spokojniej żyć i mieszkać na tej ulicy. Dzisiaj jest to głos. Zwracamy się w sposób dyplomatyczny, kulturalny do dyrektora Generalnej Dyrekcji, żeby rozstrzygnąć kolejny przetarg i zamknąć dyskusję na temat Ostrowca. Dyskusja na temat Ostrowca, właściwie zamknięcia tematu budowy 5. odcinka ulicy Zagłoby, trwa od dłuższego czasu. Pierwszy przetarg na realizację tego zadania unieważniono, ponieważ oferty przekraczały założone środki o ponad 20 milionów złotych. Drugie postępowanie przetargowe zostaje nierozstrzygnięte już od 4 miesięcy. I w sumie jesteśmy zaniepokojeni, że tak długo oczekujemy na coś, co jest miastu niezbędne i konieczne. Ten apel jest jak najbardziej słuszny. W najlepszym momencie wydaje mi się, że jest teraz właśnie dobry czas, żeby Generalna Dyrekcja podjęła decyzję i ten przetarg wyłoniła wykonawcę i rozpoczęła pracę na budowie. O słuszności apelu skierowanego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nikt nie miał wątpliwości. Nie było się jednak bez burzliwej dyskusji. Pomimo wątpliwości radnych opozycyjnych co do treści, formy i sposobów, w jaki został on zaprezentowany, wszyscy radni złożyli podpis pod apelem, zdając sobie sprawę z jego konieczności. Apel jest jak najbardziej na miejscu, bo zawsze, jeżeli instytucje różnego rodzaju mają podejmować decyzje, to również jest ważne, że za tymi decyzjami opowiadają się również radni czy samorządy lokalne. My, przygotowując ofertę inwestycyjną dla inwestorów zewnętrznych, musimy im pokazywać, że jest łatwość komunikacyjna z dojazdem do obsługi tych terenów. I to jest akurat dojazd do Samsonowicza, dojazd bezpośrednio z węzła Zygmuntówka-Brezelia w tereny inwestycyjne, które miasto w tej chwili uzbraja, przygotowuje i na tych terenach się budują teraz kolejne zakłady. Jak udało nam się dziś ustalić w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, procedura przetargowa pozostaje w toku. Aktualnie deklarowany termin związania ofertą, czyli innymi słowy termin, do jakiego wykonawcy wyrazili zainteresowanie podpisaniem umowy, mija z końcem lutego.
Małgorzata Pawelec-Buras z Kieleckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, że wszystkie oferty złożone w przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego przekroczyły kwotę, jaką wykonawca przeznaczył na realizację zadania. Stąd wynikała konieczność zarówno analizy poprawności ofert, jak i analizy możliwości sfinansowania inwestycji dokonywanej w skali całej sieci dróg krajowych. Decyzja w sprawie przetargu zostanie podjęta niezwłocznie po zakończeniu wspomnianej analizy. Na wczorajszej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta radni podjęli również decyzję o nabyciu nieruchomości przy ulicy Antoniego Hedyszarego, która ma ważne znaczenie dla rozwoju miasta pod kątem inwestycji i inwestorów. Ale do tego tematu jeszcze powrócimy, bo teraz przenosimy się do Ćmielowa, gdzie dziś jednogłośnie przyjęto budżet na rok 2020, który zakłada wiele inwestycji z akcentami na kulturę. Radni Rady Miejskiej w Ćmielowie jednogłośnie przyjęli projekt budżetu gminy na 2020 rok. Już dziś wiadomo, że to inwestycje drogowe są priorytetem. Najważniejsze, proszę Państwa, są drogi, czyli możliwość dofinansowania, bo takowa istnieje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, ale żeby móc aplikować o te środki, gdzie gmina Ćmielów jest w tej szczęśliwej sytuacji, będąc tą gminą o niskich dochodach, że może pozyskiwać te środki do 80%, czyli 20% tylko wkładu własnego. To jest ogromna szansa rozwoju dla naszej gminy. Jak podkreśla burmistrz, to nie tylko drogi, ale i cała infrastruktura. Dlatego też w budżecie znajdą się środki na wykonanie oświetlenia tam, gdzie go nie ma. Twarde inwestycje w gminie to podstawa budżetu, ale sporo środków w tym roku przeznaczone zostanie również na kulturę. W tym roku obchodzimy 515-lecie nadania praw miejskich dla Ćmielowa. To też dla nas wielkie wydarzenie. Chcę, aby to wydarzenie było uwidocznione tutaj wizytą jakiejś gwiazdy muzycznej, ale nie zdradzę na ten moment jeszcze szczegółów. Jest też 30-lecie samorządu, więc to też 35-lecie funkcjonowania Domu Kultury, więc tych okazji jest po prostu naprawdę dużo do wzajemnej integracji. Integracja mieszkańców to ważny punkt projektu, podobnie jak wsparcie emerytów, czyli program Senior Plus, w którym to samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie dziennych domów i klubów dla seniorów. Tu do 80% również gmina może dostać do 300 tysięcy złotych, jeśli chodzi o dzienny dom pobytu, do 150 tysięcy złotych, jeśli chodzi o klub seniora. Finanse z budżetu obejmą także Fundusz Sołecki. Są to środki przeznaczone dla sołectw. Gminy nie mają obowiązku tworzenia takich funduszy. Decyzja należy do Rady Gminy. W Ćmielowie taki fundusz działa. To już w tamtym roku Państwo radni procedowali z mojej tutaj inicjatywy. Również byli współtwórcami tego Funduszu Sołeckiego, aby w każdej najmniejszej miejscowości ta kwota była przeznaczona, żeby nikt nie czuł się pominięty. W tym budżecie na ten cel została przeznaczona kwota ponad 324 tysiące, czyli to są te różne takie inicjatywy lokalne, bardzo ciekawe nieraz inicjatywy, no, które dotyczą już poszczególnych wiosek. Przedstawiony radnym miejskim budżet będzie modyfikowany w zależności od uzyskiwanych dotacji i dofinansowań. Obecnie po stronie wydatków zakłada on 33 298 000 zł i dochody w kwocie 30 348 000. Tym samym tworzy się deficyt w kwocie blisko 3 milionów złotych. Skorzystaliśmy, jeśli chodzi o przygody, które zrównoważą nam tą stronę budżetu, te braki związane z dochodami, rezerwą taką, która wypracowaliśmy w poprzednim roku, chodzi o wolne środki w wysokości 600 tysięcy złotych, a pozostałe środki, żeby ten budżet faktycznie był zrównoważony, będą pochodzić z planowanych kredytów. Od lat w gminie największą ilość środków z budżetu przeznacza się na oświatę. W tym roku jednak sporą kwotę z budżetu pochłonie również opieka społeczna, czyli wypłata świadczeń na rzecz prorodzinnych programów rządowych. Dziś po Telefaktach prezentujemy ofertę Instytucji Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim na ferie 2020. Trwają zajęcia, warsztaty i animacje. Biuro Wystaw Artystycznych, Miejskie Centrum Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza wszystkich do skorzystania z propozycji spędzenia wolnego czasu. Tym bardziej, że pogoda nie sprzyja sportom zimowym. Miejmy nadzieję, że jutrzejszy makroregionalny meeting w narciarstwie zjazdowym się odbędzie.
Klub Olimpiad Specjalnych Szansa już po raz trzeci organizuje świętokrzyski meeting narciarstwa zjazdowego, lecz tym razem na stoku w Bałtowie pojawią się nie tylko zawodnicy ze świętokrzyskiego. Przyjeżdżają do nas trzy województwa. Przyjeżdża śląskie, przyjeżdża wielkopolskie Konin i przyjeżdża kujawsko-pomorskie. Także mają parę kilometrów po to, żeby pojeździć u nas na nartach. Na nartach 30 stycznia pojeździć będą mogli tylko ci, którzy są zawodnikami klubów olimpiad specjalnych. Którzy są na tyle doświadczeni, że pokonają trasę, która jest ustawiona, no i mają za sobą przynajmniej 10 godzin treningu w tym sezonie, no po to, żeby dali radę, tak? Wszystko uzależnione jest od umiejętności zawodników, dlatego zawody składają się z eliminacji na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym. Oni przyjeżdżają dwa swoje starty slalomem i wybieramy najlepszy czas ich przejazdu. Później są tworzone specjalne grupy dla tych zawodników, no i w tych grupach rywalizują już o medale. Rywalizacja to dla zawodników forma przełamywania swoich barier i słabości, a także ciągłe podnoszenie wyników. W tym przypadku to prawdziwe wyzwanie. Narciarstwo zjazdowe jest typowo technicznym sportem. To naprawdę jest bardzo niewiele osób, które ten sport uprawia w świętokrzyskim. To jest bodajże 40 zawodników na całe województwo, więc jest to niewiele. Jesteśmy jedną z niewielu sekcji klubów, które uprawiają tę dyscyplinę. Zawody na stoku mają też uczyć zawodników samodzielności i radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach. Szansa wystawi 6 zawodników klubu w tegorocznym meetingu. Na nartach się nie nauczyłem niestety, więc jako wolontariusz mogę pomagać kolegom. Ale potencjał w klubie Olimpiad Specjalnych Szansa jest duży i możliwe, że w następnych zawodach udział weźmie 3 kolejnych zawodników szansy. Meeting narciarstwa zjazdowego już jutro i chociaż mamy środek zimy, to aura nas zaskakuje i całkiem sympatyczny wydaje się temat o Hawajach. Odwiedzić czy zamieszkać? Pod takim tytułem odbyło się spotkanie z dziennikarzem i podróżnikiem Bogusławem Szedny. W środku zimy, ale z gorącym tematem na spotkanie z mieszkańcami Ostrowca Świętokrzyskiego przyjechał Bogusław Szedny, podróżnik, dziennikarz, autor książek. Mówi o sobie architekt szczęśliwego życia. Ponad 8 lat mieszkał w USA, gdzie był współwłaścicielem kilku firm z branży show biznesu. Takie życie zabiegane, amerykański sen tworzyliśmy. No i ten amerykański sen się tworzył aż do czasu, aż wszystko gdzieś zaczęło się walić, sypać i te wszystkie doświadczenia też wpłynęły na to, że jakoś zamknąłem się w sobie, wpadłem w depresję, więc jakby też później praca nad tym, żeby z tego wyjść. I tu pojawiła się myśl o zmianie otoczenia. Wyjazd na Hawaje był swojego rodzaju podróżą w poszukiwaniu szczęścia. A czym urzekły Hawaje Bogusława Szednego? Natura, wodospady, rzeki, plaże, ocean. I te plaże też nie są jak nad Bałtykiem, że jest po prostu piasek. One są w jakiś sposób magiczne, każda plaża jest trochę inna, więc natura, są też 3 wulkany, są góry, więc też można wejść wysoko i mamy panoramę na cały ocean. Bogusław Szedny podkreśla, że było to piękne doświadczenie, ale do czasu. Jak się przeprowadziłem na Hawaje, no to miałem pieniądze, także pierwszy rok wynajmowałem nowy dom, blisko plaży, blisko natury, także wszystko było poukładane, ale te pieniądze szybko jakoś się rozchodziły i rzeczywiście po 12 miesiącach kolejny rok po wydaniu wszystkich oszczędności spędziłem w namiocie. W obcym miejscu, bez rodziny, znajomych czy przyjaciół, bez dachu nad głową, to coś, co trudno nam sobie wyobrazić. Była to duża lekcja pokory. Że nie jestem taki, jak mi się wydaje, taki mądraliński, tylko że po prostu są rzeczy, których nie wiem, które gdzieś się otwieram, żeby doświadczyć i poznać, zrozumieć bardziej siebie na nowo może, doświadczyć rzeczy, które nie są łatwe, ale zmierzenie się z tymi rzeczami, czy tak naprawdę swoimi lękami, to było najsilniejsze i najtrudniejsze z drugiej strony, bo przyznać się przed sobą, że nie mam pieniędzy i nie mam dachu nad głową,
i co ludzie powiedzą, i jak to wygląda, no to nie było łatwe. Każda podróż kształtuje, edukuje i daje możliwość poznania wielu ciekawych, ale czasem ciężkich doświadczeń. Są doświadczenia cudowne, piękne w podróżach, ale mogą być też ciężkie. I te doświadczenia ciężkie czasem mam wrażenie, że są najcenniejsze, bo najwięcej z nich zyskujemy, uczymy się i możemy wdrażać w swoje życie. Dziś Bogusław Szedny przewartościował swoje życie, ustalił priorytety i odkąd powrócił do Polski, prowadzi seminaria, warsztaty, inspirując ludzi do słuchania swojej intuicji i odkrywania wewnętrznego szczęścia. Szukając kolejnych prelegentów na nasze spotkania, kieruję się wieloma względami, ale przede wszystkim kieruję się tym, aby był to ktoś, kto zainteresuje słuchaczy nie tylko zwyczajną opowieścią o podróżach, bo my wszyscy podróżujemy i nie jest sztuką zrobić zdjęcia, a później je pokazać na tego typu prelekcji. Szukam jakiegoś drugiego dna i tutaj takie dno zdecydowanie znalazłem, bo jest to opowieść o tym, jak człowiek zmienia się poprzez podróże, jak podróż może zmienić naszą własną osobowość, nasze własne jestestwo i pokazuje, jak bardzo nas samych podróż zmienia i jak podróżując poznajemy nie tylko kultury, ale poznajemy samego siebie, bo przeglądamy się zwyczajnie w różnych lustrach, które te kultury nam proponują. Spotkanie z Bogusławem Szednym zorganizowane zostało przez Instytut Kultur i Języków, działający przy Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zanim zaproszę Państwa na regionalną prognozę pogody, to w imieniu pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim przypominam, że od poniedziałku można odbierać PIT 11 za rok 2019. Jeżeli ktoś z Państwa tego dokumentu nie odbierze osobiście, zostanie on wysłany pocztą. A w dzisiejszych Telefaktach to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam jutro o 17.30. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pogody zachęcającej do komfortowych podróży życzy sponsor audycji Hyundai Prasek, autoryzowany dealer Hyundai w Radomiu. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura 1 stopień powyżej zera, wiatr 21 km na godzinę, ciśnienie 1008 hektopaskali. Jutro temperatura 2 stopnie na plusie, wiatr 31 km na godzinę, ciśnienie 1014 hektopaskali. Biometr niekorzystny, możliwe opady deszczu. Pogody zachęcającej do komfortowych podróży życzył sponsor audycji Hyundai Prasek, autoryzowany dealer Hyundai w Radomiu. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.